Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Myszołów, który tutaj utknął, był cały oblepiony lepikiem, to była jedna wielka kula lepiku. Śmiertelna pułapka dla zwierząt w Choruli, nadal niebezpieczna. Ekolodzy właśnie uratowali myszołowa, który wpadł w bajoro smoły. Światowy Dzień Pszczół stał się już u nas w szkole tradycją. Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Pszczół, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku przygotował dla dzieci i młodzieży warsztaty, wykłady i pokazy. W Kurierze Opolskim opublikujemy także sprostowanie dotyczące materiału, który ukazał się na antenie TVP3 Opole 11 października 2022 roku. Serwis zaczynamy od przeprosin. W Kurierze Opolskim z 11 października 2022 roku pojawiła się nieprawdziwa informacja, że sąd uznał za niezgodne z prawdą, iż Piotr Łebek, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów i Kanalizacji, wprowadzał prezydenta miasta w błąd w kwestii mobbingu. Sąd jedynie zabezpieczył powództwo Piotra Łebka dotyczące naruszenia jego dóbr osobistych, a nie oceniał, czy nieprawdą jest, że Piotr Łebek wprowadzał prezydenta Opola w błąd w sprawie mobbingu w spółce. Śmiertelna pułapka dla zwierząt w Choruli, nadal niebezpieczna. Ekolodzy właśnie uratowali myszołowa, który wpadł w bajoro smoły. W sprawie problemu interweniowaliśmy 4 lata temu. Dziś sprawdziliśmy, jak gmina wywiązała się ze swoich ówczesnych obietnic. Wojciech Bulasz. Przykryłem paletami, żeby się żadne duże zwierzęta nie topiły tutaj, nie wpadały w to. Bo wcześniej w smolną pułapkę wpadł wąż. Kolejną ofiarą stał się myszołów, który najprawdopodobniej postanowił pożywić się unieruchomionym gadem. Myszołów, który tutaj utknął, był cały oblepiony lepikiem, to była jedna wielka kula lepiku. No a po drugie samo to, że z ziemi wydostaje się lepik w miejscu, w którym już 4 lata temu deklarowano, że nie będzie tego miejsca, że jest ono posprzątane. To było moje duże zdziwienie. Ptak w stanie ciężkim trafił do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Ptak jest w coraz lepszym stanie, mimo że trafił bardzo wyczerpany i obklejony cały asfaltem, to na szczęście nie doznał żadnych ran poza spadkiem kondycji. Tutaj ta kondycja jest troszkę średnia, może ona świadczyć właśnie z wygłodzenia, czyli dłuższego takiego przebywania w tym asfalcie. Pytanie, co zrobić, żeby smoła nie straszyła. 4 lata temu gogolińscy aktywiści zgłosili wypełnioną masą bitumiczną dziurę w ziemi. Sprawa trafiła pod lupę inspektorów ochrony środowiska, a po naszej interwencji urzędnicy obiecali zająć się problemem. Planowane są spotkania w tym zakresie, no i będzie musiał powstać jakiś projekt na pewno techniczny, który wskaże kierunki, zakres prac. Gmina dziurę zakopała, jednak problem wyciekającej masy bitumicznej się nie rozwiązał. Jak tłumaczą urzędnicy, to wątpliwy prezent po drogowcach sprzed lat. Jest to zakład o nieznanej strukturze, do końca zlikwidowane 30 lat temu. Należy teraz podjąć kroki, żeby przede wszystkim usunąć tą pojawiającą się masę asfaltową. Jednak zadanie to będzie należeć do cementowni Górażdże, bo to jej gmina sprzedała w międzyczasie feralny teren. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mówiła dziś Róża Thun podczas konferencji, która odbyła się w Opolu. Kandydatka trzeciej drogi do Europarlamentu zdradziła, jakie plany ma odnośnie Opolszczyzny. Stolice regionu odwiedzili także Patryk Jaki, który poparł w nadchodzących wyborach do Europarlamentu kandydatkę suwerennej Polski, Beatę Kempę. Swoją propozycję programową przedstawił także kandydat Lewicy do Europarlamentu, Paweł Kampa. Ja, jak Państwo może wiedzą, intensywnie zajmuję się małymi i średnimi przedsiębiorstwami. To znaczy ostatnia regulacja, którą robiłam, to są zatory płatnicze. Akurat małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski prosiły, żeby to uregulować, bo często czekają na płatności przez tak długi czas, że nie mogą się potem wykaraskać ani z rozwojem, ani płaceniem pracowników, nie mają płynności finansowej. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła pojechać do Tułowic i rozmawiać z nimi o restrukturyzacji. Mamy tutaj wielki temat, Park Stobraski.
Najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach przyjedzie tutaj również pan minister Dorożała rozmawiać o Parku Stobraskim, bo jak państwo wiedzą, my się nazywamy Polska 2050. 2050 znaczy neutralność klimatyczna. To nie znaczy, że nie wolno niczego produkować, co powoduje emisje. Emisje mogą być, ale muszą się równoważyć z tym, co emisje pochłania. Park Stobraski, jego dobre zagospodarowanie, ochrona tam, gdzie trzeba, jest niezwykle ważny. Swoją konferencję prasową przed europejskimi wyborami zorganizowała także kandydatka z ramienia PiS, europoseł Beata Kempa, której poparcia udzielił również kandydujący w nadchodzących wyborach europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. W Parlamencie Europejskim w kolejnej kadencji będą procedowane fundamentalne sprawy z punktu widzenia przyszłości naszego państwa. Jedną z takich spraw jest nowy traktat, który odbiera Polsce uprawnienia w 65 dziedzinach i transferuje do instytucji unijnych, w tym tak kluczowe uprawnienie jak zarządzanie granicami, czy polityka zagraniczna, czy podatki. W związku z tym jestem przekonany, że do Parlamentu Europejskiego teraz trzeba wybierać osoby, które twardo będą się opowiadały przeciwko traktatowi, nie tylko słowem, ale i czynem. Przyszła kadencja Parlamentu Europejskiego z punktu widzenia suwerenności naszego kraju, ale i też bezpieczeństwa ekonomicznego naszych rodzin, będzie niezwykle ważna. To, co przygotowuje Unia w zakresie paktu migracyjnego, obok Zielonego Ładu, dyrektywy budynkowej, która dotknie każdego, również każdego na Opolszczyźnie. Dzisiaj nawet Business Insider pokazał, że każdą rodzinę może to kosztować. Na przykład w tym miejscu, gdzie jest około 300-400 mieszkań, zazwyczaj to są bloki, około 13 tysięcy złotych na rodzinę. Przed tym chcemy bronić wszystkich mieszkańców. Jednolita europejska emerytura w wysokości 1000 euro to postulat kandydata lewicy w eurowyborach Pawła Kampy. Polityk dodaje, że jest realistą i droga legislacyjna tego projektu trwałaby przez całą kadencję Europarlamentu. Zwracam się dzisiaj do państwa z propozycją utworzenia minimalnej, wspólnej europejskiej emerytury na poziomie minimalnym, czyli minimalnej emerytury europejskiej. Wyrównania poziomu życia emerytów europejskich w każdym kraju. Jednym z nadrzędnych celi Unii Europejskiej jest wyrównywanie poziomu życia. Zacznijmy od emerytur, od tej najbardziej wrażliwej części społeczeństwa. Mamy już ceny europejskie. Żywność jest na poziomie europejskim. Dlaczego nasi emeryci mają mieć gorzej niż państwa, w których emerytury są wyższe, a ceny są te same? 2 200 000 złotych samorząd województwa przeznaczył na rozpoczynający się sezon turystyczny 2024. W ramach konkursów podzielono już 700 000 złotych. Dzisiaj na konferencji prasowej samorządowcy, organizacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy informowali, jak pieniądze będą wykorzystane. Przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu, bardzo ważnego konkursu, na który czekają nasi partnerzy w turystyce, bo bez tych partnerów absolutnie nie udałoby nam się zorganizować turystyki i oferty dla mieszkańców województwa i naszych gości. To jest 700 000 złotych do podziału na 44 organizacje pozarządowe. I oczywiście bardzo mnie cieszy to, że jest w ludziach taka siła i determinacja, żeby kontynuować te przedsięwzięcia, które robią już od wielu lat. No i też to, że wielu z naszych partnerów pełni rolę taką opiekuńczą dla środowisk. Widzimy, że ta turystyka nasza opolska się rozwija i stawiamy tutaj na kilka elementów. Z jednej strony ta turystyka jednodniowa, weekendowa skierowana dla mieszkańców naszego regionu, ale jeżeli popatrzymy dzisiaj po cenach działek nad Jeziorem Turawskim, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w weekendy pod Opolskim Ogrodem Zoologicznym, czy prawie 400 000 liczbę odwiedzających w Zamku w Mosznym w tamtym roku, to pokazuje, że to ma sens. To, co robi samorząd województwa we współpracy z przedsiębiorcami, we współpracy z samorządowcami lokalnymi. Otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach dotacji środki na organizację stoisk promocyjnych na targach turystycznych i imprezach promocyjnych w kraju i za granicą. Wsparcie wydatne 50 000 złotych, tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za organizację promocji województwa opolskiego na tych imprezach. Po kilkuletniej przerwie wraca półmaraton Opole 2024. Bieg odbędzie się 7 września. Ruszyły zapisy. Nowy Jork, Paryż, Londyn, Opole. To trasy, w których odbywają się wielkie biegi albo się będą odbywać, bo mówimy w tym wypadku o Opolu.
w którym wracamy do tradycji takiego biegania mocnego. Mieliśmy w Opolu maraton, będziemy organizować półmaraton. Jest to impreza skierowana bardziej do mieszkańców niż tylko i wyłącznie do zawodowców, co ma miejsce w wyniku czasie tych dłuższych biegów. 7 września półmaraton Opole 2024, powrót do tradycji dobrego biegania w Opolu. Bieg będzie organizowany w godzinach popołudniowych. To oczywiście też taki duży ukłon, żeby pogodzić interesy tych, którzy biegają i tych, którzy jeżdżą samochodem. Start ze stadionu lekkoatletycznego. Tak wyobrażamy sobie, żeby na samym początku poczuć ten klimat faktycznie tego sportu. Będą 3 biegi w jednym biegu. To znaczy dalej będziemy zachęcali, aby rodzinnie pobiec na najkrótszym dystansie. Tych trochę lepszych namówimy do startu na 10 km, a tych najbardziej wytrwałych i zawziętych pewnie w większości profesjonalistów zaprosimy na wycieczkę biegową po mieście na dystansie 21 km ponad. Zapisać się można przez stronę zmierzymyczas.pl. Dla czołówki nagrody finansowe zarówno w biegu na 10 km, jak i w biegu na półmaratońskim. Dla osoby, która zwycięży w półmaratonie i zejdzie poniżej limitu godzinę na tej trasie, przewidziane jest 1500 zł plus 500 zł premii właśnie za złamanie godziny. To było prawdziwe święto miłośników miodów i innych produktów pszczelich. W Nowej Wsi Królewskiej odbył się 3. Opolski Festiwal Pszczelarski ku czci księdza dr. Jana Dzierżona. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego. W festiwalu uczestniczyli mieszkańcy regionu i przedstawiciele ponad 2000 pszczelarzy województwa opolskiego. Po mszy świętej w intencji właścicieli pasiek i księdza doktora Jana Dzierżona, ojca współczesnego pszczelarstwa, po raz pierwszy zaprezentowano namiot edukacyjny, ufundowany przez samorząd województwa. Wspaniały namiot. Dzisiaj przychodzi chrzest bojowy, nie tylko na słońcu, ale również na deszczu. Jesteśmy przy nadziei, że wytrwamy. Ale dzięki temu namiotowi możemy schronić i pokazać różne materiały, które są związane z pszczelarstwem. I co ważne, opolscy pszczelarze otrzymali zapewnienie, że ich działania nadal będą wspierane przez samorząd województwa. Kiedy tak patrzę na ten całokształt tego naszego przedsięwzięcia, to wspierając środowisko, które nas otacza, mam wielki obowiązek, żeby wspierać środowisko pszczelarzy. W Alei Miodów i Pszczół można było zrobić zakupy u opolskich pszczelarzy i nabyć tegoroczne miody. Mamy się czym chwalić, bo wbrew pozorom rok wyglądał, że będzie klęskowy tak zwany, natomiast tak się złożyło. Ja myślę, że szef wie co robi i jest, że tak powiem, kolokwialnie full miodu. Wszystkie miody mamy już prawie wszystkie skrystalizowane, tylko jeden gatunek płynny jest. Jest to miód wielokwiatowy, świeży, tegoroczny. Tegoroczny jest wielokwiat i był rzepak. Rzepak już sprzedałam i został wielokwiatowy. Czekamy teraz na akację, lipę i ewentualnie może będzie w tym roku spać. Były też wykłady i porady doktor habilitowanej Agaty Kabały-Dzik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na temat właściwości przeciwnowotworowych apiterapeutyków. Przygotowano także wiele atrakcji dla dzieci. Pozostajemy w temacie pszczelarstwa. W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Pszczół przygotowano dla dzieci i młodzieży warsztaty, wykłady i pokazy. O szczegółach Jakub Słupecki. Przyjmuje się, że odpowiadają za produkcję 1/3 żywności na całym świecie oraz zapylają aż 77% gatunków roślin. Pszczoły swoje święto obchodzą od 2017 roku. Światowy Dzień Pszczół stał się już u nas w szkole tradycją. Organizujemy go po raz trzeci. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku to placówka, która szczególnie dba o edukację pszczelarską. W szkole znajdują się pracownie przystosowane do nauki o hodowli i wytwarzaniu produktów pszczelich. Odkąd dysponujemy bazą dydaktyczną po to, aby kształcić młodzież w technikum pszczelarstwa, próbujemy zawiązać jakąś klasę, która kształciłaby właśnie w tym zawodzie. No niestety, co roku 1-2 osoby są chętne. Choć kierunek nie cieszy się zainteresowaniem pozwalającym na utworzenie osobnej klasy o tym profilu, to z pomocy naukowych i wiedzy nauczycieli korzystają uczniowie kierunków rolniczych. Edukacja pszczelarska w naszej szkole polega na tym, że mamy wprowadzoną innowację pedagogiczną. Jest ona, że tak powiem, przyklejona do klas rolniczych i to oni mają dodatkowo 2 godziny
elementów pszczelarstwa co tydzień. Edukacja praktyczna to podstawa. Dowodem na to są ule, które znajdują się w placówce. Ich obecność ma jeszcze jeden uboczny efekt. Miód, którym później mogą się częstować uczniowie. Żeby ta pasieka mogła istnieć, no musi ten miód wybrać. Pyłek też wybieramy, propolis i dzięki temu, że sprzedamy to, to mamy gwarancję, że ta pasieka jest utrzymana, no bo to jednak też są koszty, ale jednak to jest bardzo, bardzo przyjemne, bo ja stawiam na pierwszym miejscu to, że ja mam się czym zająć, że to jest wspaniałe hobby i polecam każdemu. W naszym kraju sklasyfikowano około 30 tysięcy gatunków owadów zapylających, z czego najwięcej jest muchówek, chrząszczy i motyli. Samych pszczół udomowionych i dzikich mamy około 500. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. W Kurierze Opolskim powracamy do tematu trójki kuzynów z Opolszczyzny, którzy postanowili przemierzyć na swoich motocyklach całą Afrykę. Dziś odwiedzili naszą redakcję, by opowiedzieć o tym, co spotkało ich na trasie. Rozmawiał z nimi Maciej Wójtowicz. Kuzyni na jednośladach do tej pory pokonali już ponad 10 tysięcy kilometrów, odwiedzając aż 19 państw Afryki. Niedawno wrócili z kolejnego etapu swojej wyprawy. Zaczęliśmy w Sierra Leone, pokonaliśmy około 3 tysięcy kilometrów do Togo. Na mapie pokazuje trochę mniej, tam około 2 tysięcy ileś, ale musieliśmy zbaczać z dróg, żeby ominąć owrot, żeby nie jechać śrutem, żeby nie jechać przez jakieś miejsca, gdzie nie ma asfaltu, czy na przykład padało, też omijaliśmy. Cały czas śledziliśmy tą trasę. Przez kilka ostatnich tygodni kuzyni pokonywali dziennie blisko 300 kilometrów na motocyklach nieprzystosowanych do warunków panujących w Afryce. I tak poza kolejną awarią pojazdu. Dawid Łyczyński, którego ostatnio prawdopodobnie ugryzł pająk, znów miał do czynienia z lokalną fauną. I to już pierwszego dnia. Podczas jazdy coś mnie po prostu ukąsiło i to było gdzieś tutaj w tym miejscu. Bolało mnie, ale mówię do chłopaków, więc co, no zatrzymiemy się na najbliższej stacji. A oni mówią, nie, zatrzym się. No to zatrzymałem się po prostu i było, miałem żądło tutaj. Chłopacy to wyciągnęli, ale no był jakiś obrzęk. Całe szczęście owad okazał się słabszy ode mnie. Trasa wiodła przez Liberię, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ganę. Po drodze ekipa podziwiała piękne afrykańskie krajobrazy, odwiedzając przy okazji nietypowe miejsca. Zatrzymaliśmy się przy drzewach bananowca, żeby zobaczyć i chcę wam pokazać jedną rzecz. One second, mama. Chcę wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz. Ej, wow! Zobaczcie, czym oni używają tutaj takich noży do obcinania. Typu na przykład, żeby zerwać cokolwiek, obciąć cokolwiek, używają takich dużych tasaków. Ja jestem w szoku. Kuzyni odwiedzili nawet Yamoussoukro i znajdujący się tam największy kościół na świecie. To jest Bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju. Tam też miejscowy polski ksiądz poświęcił ich motocykle. Ekipa dotarła aż do Togo, gdzie na zamkniętej z powodu wyborów prezydenckich granicy musieli czekać aż 2 dni, wyrabiając uprzednio wizy w ambasadzie w Ganie. Niestety okazało się, że ta wiza, którą wyrobiliśmy w ambasadzie, jest nieważna i musieliśmy wyrobić jeszcze jedną na granicy, gdzie to też było związane z cudem, bo niestety tubylcy tam, którzy stali na tej granicy, dzień wcześniej dowiedzieli się o tych właśnie przepisach, które były wprowadzone dzień wcześniej na to, żeby nie można było wpuszczać żadnych ludzi do kraju przez te wybory prezydenckie, więc mieliśmy właśnie w taki sposób problem, ale udało się załatwić tą wizę na granicy. Wielu podróżników kilka dni wcześniej siedziało tam tygodniami na tej granicy i za Chiny nie chcieli ich przepuścić, więc mieliśmy dużo szczęścia, jak na każdym etapie tej szalonej przygody. Pomocną dłoń wyciągnął do kuzynów Togijczyk polskiego pochodzenia, u którego zostawili też swoje motocykle. Przed ekipą jeszcze ponad 7,5 tysiąca kilometrów do pokonania. W trasę planują wyruszyć jeszcze w lipcu, a celem jest pokonanie całego kontynentu do końca tego roku. I tak w Kurierze Opolskim pokazaliśmy Państwu kawałek Afryki. Tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam na prognozę pogody, którą dziś przygotowała i Państwu przedstawi Dominika Merta. Zapraszam też na wieczorne wydanie Kuriera o 21.30. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.